zajmiemy się dzisiaj sferą zdrowia. Na początku krótko wyjaśnię Tobie, co się dzieje w polu matrycy z wzorcami choroby i zdrowia. Ryszard Bartlett zauważa niepokojący fakt dotyczący choroby. Cytuję. Jednym z największych problemów, jakie zauważyłem w modelu leczenia objawów opierający się na bodźcu i reakcji jest to, że każde podjęte działanie w reakcji na schorzenie zazwyczaj dodaje energii i wzmacnia ten niepożądany stan. Jeśli podchodzisz do schorzenia poprzez próby jego uleczenia, poświęcasz więcej uwagi istnieniu tego stanu, a w ten sposób potwierdzasz jego rzeczywistość. Gdy to robisz, sprawiasz, że schorzenie staje się bardziej liniowe, przewidywalne i w konsekwencji bardziej świadome. A tego na pewno nie chcemy, żeby nasza choroba stała się bardziej świadoma siebie. Pracując ze zdrowiem, obserwujemy zmianę niewłaściwego DNA. W polu matrycy jesteśmy świadkami zrównoważenia i tak zwanego wyzerowania. Jak to rozumieć? Jeśli jesteś chory, to masz w sobie zapisany wzorzec choroby. Łącząc się z polem, doświadczasz zdrowego wzorca i następuje tak zwane wyzerowanie. Dostarczana jest informacja bieguna przeciwnego i następuje resetowanie. Podobnie jest z myślami, które są podszyte emocjami. Gdy godzisz się mentalnie na najgorszą wersję i wiesz, jaka może być najlepsza, następuje równowaga i doświadczasz punktu zerowego, czyli spokoju. Praca ze zdrowiem to przede wszystkim uwalnianie emocji z ciała. Oprócz znanej Tobie metody rozpisywania, dzisiaj pokażę Tobie pieśń serca. Jest to technika uwalniania emocji przy pomocy głosu. Autorką pieśni serca jest Vaiana Stibal, twórczyni metody uzdrawiania Theta Healing. Pieśń serca to proces, który ma uwolnić smutek i złość ze wszystkich naszych poziomów poprzez ciągły dźwięk, który pochodzi z serca, jest odtwarzany przez Twój głos. W przestrzeni serca wydaj komendę. Stwórco wszystkiego, co jest, wydano komendę, aby smutek został uwolniony z mojego serca poprzez dźwięk mojego głosu. Dziękuję. To się dokonało, to się dokonało, to się dokonało. Wyobraź sobie, że schodzisz głęboko w dół do swojego serca. Posłuchaj smutnej pieśni, którą śpiewa. Pozwól, by jej dźwięk wydobył się wraz z Twoim głosem. Nie będzie to głośny dźwięk, tylko równy, neutralny ton. Słuchając dźwięków, słuchaj się we wszystkie żale i frustracje dotyczące wojny, głodu, nienawiści i złości, które zamknięte były w Twoim sercu. Pozwól, by głos serca wydobył się przez Twoje usta. Ćwiczenie, które teraz Tobie zaproponuję, pozwoli wyszukać wszelkie pasożyty zarówno w Twoim ciele, jak i w Twoim otoczeniu. Pasożyty mogą występować w dwóch postaciach. Jako organizmy, czyli maleńkie stworzenia, długie glisty oraz bakterie, oraz jako ludzie, którzy przyczepiają się do Ciebie w nieciekawy sposób i zabierają Twoją energię. Teraz zamknij oczy i pomyśl, kim są ludzie pasożyty w Twoim życiu? Do kogo żywię urazę? Wypisz te osoby na kartce. Następnie uwolnij się od emocji związanych z tymi osobami i prześlij im energię bezwarunkowej miłości. Wykonaj dwupunkt transformujący wszelkie pasożyty w swoim otoczeniu.